Szymon, przede wszystkim gratulacje od wszystkich osób związanych z klubem, też na pewno od kibiców. Jak się czuje 18-latek, który może jutro skończyć karierę, może nie zrobić już nic konkretnego, a i tak może powiedzieć, jestem mistrzem Europy? Ja się czuję bardzo dobrze, jestem zmotywowany tym medalem do dalszej pracy w klubie. No i czekałem na tą wygraną, bardzo długo pracowałem już tutaj w Treflu. To będzie mój 6. rok od młodzika, kiedy pracuję na to. No i to jest taki owoc mojej pracy. Telefon mocno rozgrzany był w sobotę wieczorem? SMS-y, telefony w tysiącach czy w dziesiątkach tysięcy? Nie no, aż tak dużo znajomych to nie mam może, ale no był rozgrzany, tam rodzina najbardziej dopingowała i tam dostawałem różne powiadomienia, więc byli cały czas ze mną, więc to też daje jakieś, to było jakieś moje wsparcie, więc naprawdę fajnie być mistrzem Europy. Ale twoje życie po wywalczeniu tego złotego medalu nie zmieniło się za bardzo. Dzisiaj musieliśmy czekać, aż skończysz lekcję, żeby zrobić z tobą wywiad. Matura w tym roku. Z tego złoty medal nie zwalnia. Dokładnie tak. Teraz będzie najtrudniejszy rok w moim życiu w sumie, bo tutaj matura i może uda się być w pierwszym zespole, więc tak naprawdę będzie ciężki rok dla mnie. Wróćmy jeszcze do samych mistrzostw Europy. Twoi koledzy z drużyny to w większości ci złoci kadeci tak zwani. Ty byłeś jednym z nielicznych chłopaków, który jakby zasilił tę drużynę w trakcie. Czym przekonałeś do siebie trenera Pawlika? W którym momencie on zwrócił na ciebie uwagę? W sumie to ciężko mi to powiedzieć, ale wydaje mi się, że jak byliśmy na różnych obozach przed tymi mistrzostwami, starałem się z całych sił, żeby tam się jak najlepiej pokazać i wydaje mi się, że mogłem umiejętnościami jak najbardziej się przekonać trenera do siebie. Ale umówmy się, w trakcie turnieju nie nagrałeś się za dużo. Trener cały czas stawiał na żelazną szóstkę. To było zgodnie z tym powiedzeniem, że zwycięskiego składu się nie zmienia, czy po prostu, nie wiem, reszta kolegów na twojej pozycji była od ciebie lepiej dysponowana, bardziej doświadczona? Jak ty to oceniasz? Ja oceniam to tak, że po prostu oni są bardziej ograni niż ja. Ja byłem tam bardziej do pomocy, można tak powiedzieć. No i wydaje mi się, że nie było potrzeby zmian, jak tak dobrze graliśmy, więc nie ma co zmieniać. Jak dobrze idzie, to trzeba tak zostawić, jak jest. Czy z kwadratu czułeś w ogóle jakieś trudne momenty tej drużyny poza pierwszym meczem z Francją? Wszystkich, mówiąc kolokwialnie, tłukliście równo. Znaczy, były trudne momenty i to jest najgorsze, jak się jest w kwadracie i nie można pomóc, ale jako kwadrat tam dawaliśmy z siebie wszystko razem z kolegami, więc no, były momenty trudne, no, ale udało nam się wychodzić zwycięsko. Czy będąc na zgrupowaniu kadry śledziłeś, co się dzieje w tym czasie w Lotosie Treflu? Twoi młodzi koledzy, czy Maciek Ptaszyński z młodej ligi, czy Patryk Niemiec, z którym byłeś na kadrze juniorów, zdążyli zadebiutować w sparingach? Rozmawiałeś z nimi? Tak, rozmawiałem z nimi praktycznie na co dzień. Z Maciekiem Ptaszyńskim chodzę do szkoły, a z Patrykiem Niemcem znam się, właśnie na kadrze się poznałem, więc też mam z nim kontakt. No i fajnie, że też mieli szansę zagrać tutaj w klubie. Trener Andrea dał im szansę, więc to też na pewno jakieś fajne doświadczenie. To pewnie widziałeś też, że trener Andrea cały czas mówił, że brakuje mu trzech przyjmujących. W tej trójce liczył Mateusza Mikę, liczył Miłosza Hebdę, no i liczył ciebie jako człowieka na pewno do treningów. Czyli teraz co? Po szkole będziesz przychodził na treningi z pierwszym zespołem, czy jak to będzie wyglądało? Myślę, że tak. Jutro o 8 jest siłownia i będę już zaczynał powoli trenować, wchodzić w ten rytm. Dobra, to na razie niczego nie zapeszajmy, ale czy Szymon Jakubiszak, 18-letni mistrz Europy juniorów, czuje się gotowy do gry w Plus Lidze? Jak najbardziej. Można powiedzieć, że długo się przygotowałem do tego i wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, kiedy mogę zadebiutować właśnie w Plus Lidze. Teraz czekają mnie treningi i dwa turnieje przedsezonowe, w których będę musiał się pokazać trenerom i zobaczymy, czy na mnie postawią. Szymon, czego życzyć ci na ten nowy sezon? Na sezon, który zaczął się dla ciebie mistrzostwem Europy. Co musi się jeszcze wydarzyć, żebyś uznał, że ten sezon, który w tak znakomity sposób rozpocząłeś, będzie udany? No na pewno zdana matura będzie tutaj dużym czynnikiem, żeby ten sezon był udany, ale też liczę na to, że będę miał jakąś szansę w Plus Lidze, żeby Andrea na mnie mógł postawić. No i żeby jak najwięcej grać, to jest też najważniejsze w rozwoju.